Szczepienie przeciwko rakowi z punktu widzenia praktyki medycznej ma sens, jeśli rzeczywiście szczepionka jest skierowana przeciwko rakowi. Problem polega jednak na tym, że na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie już 30 kilka lat temu odkryto, że nie ma dwóch jednakowych nowotworów że nowotwór jest zjawiskiem zupełnie prawidłowym, naturalnym i jest od początku świata. Co więcej, nowotwór jest regulatorem życia populacji. Tak jak my wiemy, że jeśli wilk atakuje stado, to wyrywa z niego najgorszą, najsłabszą jednostkę. Rak jest zjawiskiem powstającym z komórek naszego organizmu, o które reszta komórek nie zadbało. Przez niedostarczanie im tlenu, przez niedostarczanie odżywienia albo po prostu przez fizyczne uszkodzenie jakimkolwiek innym czynnikiem. I jest takie zjawisko na świecie, odkryte niestety dopiero w 1967 roku, nagroda Nobla w 1977 za samoorganizację układów skazanych na zagładę. I jeżeli jakaś komórka w organizmie jest skazana na zagładę. Czy to ze względów fizjologicznych, bo na przykład, jeśli powstaje zarodek i on wędruje w postaci blastocysty przez jajowód, to przez pierwsze 4-5 dni on się zupełnie nie powiększa, mimo że tam od razu powstaje kilkadziesiąt komórek. Ale część z tych komórek jest tak zaprogramowana, że one giną, aby ich materia zamieniła się w energię rozwoju. I to samo jest, u człowieka dojrzałego. Jeśli jakaś komórka w organizmie jest skazana na zagładę, to musi albo zmienić metabolizm w ten sposób, żeby mogła przetrwać w tych nieprawidłowych warunkach. Komórka jest skazana na zagładę w ten sposób, że metabolizm komórki składa się z przemiany materii, energii i informacji. Żeby komórka mogła istnieć, musi pobierać materię i energię do swojego życia i musi wydzielać substancje dla reszty komórek, z którymi razem tworzy organizm. Przeciwko rakowi można się zastrzepić, jeżeli się weźmie komórki rakowe i na nie zrobi się szczepionkę. Cała tajemnica raka, odkryta na Uniwersytecie Jagiellońskim 30 kilka lat temu, polega na tym, że rak jako przyczyna choroby nowotworowej, czyli nowotwór, powstaje z własnych komórek organizmów. Nie przychodzi z zewnątrz, nie jest infekcją, nie jest ciałem obcym. My mamy od urodzenia komórki, które gdyby one były skazane na Kres swego metabolizmu, tak jak się dzieje na przykład z komórkami tworzącymi łożysko w czasie ciąży. Przecież łożysko, błony płodowe, dziecko powstają z jednej komórki z połączenia plemnika z komórką jajową. Ale już wtedy jest zaprogramowane, że w jedenastym dniu z tych komórek powstających z jednej zygoty powstaną komórki rozrodcze. Te komórki rozrodcze już nie są dla nas, tylko dla naszego pokolenia. Oprócz tych komórek rozrodczych powstają komórki somatyczne, które tworzą budowę naszego ciała i co więcej, trzeci rodzaj komórek z jednej zygoty to są komórki, które razem z matką tworzą struktury podtrzymywania ciąży. Czyli już w 11. 12. dniu życia każdego z nas od poczęcia, czyli od Powstania zygoty, są trzy różne rodzaje komórek, i one już wtedy mają zaprogramowany swój kres. Komórki, tak zwane ciążowe, giną wtedy, kiedy jest powrót, bo już łożysko odchodzi na zewnątrz, są płody. Są komórki somatyczne, które tworzą nam całe organy, i one mają się opiekować komórkami rozrodczymi, które nie są przeznaczone dla nas, tylko dla następnego pokolenia. Czyli praktycznie rzecz biorąc. Z jednej komórki powstających z plemnika i komórki jajowej rodziców powstaje zygota, a z niej wszystkie pozostałe komórki. Co więcej, 10 do 11, czyli niewrapodobna liczba komórek na przykład szpiku kostnego, powstaje codziennie. Ale one po to powstają, żeby zaatakować jako układ odporny wirusy czy bakterie, i same przy tym giną, ale odnawiają się następne. I jeśli ja mówię o okresie życia każdej zaprogramowanej komórki już przy poczęciu, to znaczy, że każda komórka, tworząc organizm większy układ, musi z resztą komórek współpracować. I rak jest to taka sytuacja, że komórka przeznaczona, na przykład do stworzenia oka, czy nosa, czy do stworzenia łożyska, czy do stworzenia komórek. Rozrodczych może nie dostać odpowiedniej ilości tlenu to jest najlepiej wyobrażalne, do tego, żeby mogła żyć, to ona zginie. Ale istnieje prawo natury od początku stworzenia świata, że każdy układ, czy to człowiek, czy komórka, czy jakiekolwiek inna bakteria, może przedłużyć swoją formę komórkową życia. Jeżeli się przemieni w nową strukturę, ta nowa struktura jest właśnie rakiem. Rak jest dlatego niebezpieczny, że to jest zawsze jedna komórka naszego organizmu, która w tym organizmie już dalej nie może istnieć. Jej metabolizm się kończy, dlatego że nie pomagają innej komórki, dlatego że jest za czymś zatruta, że coś się dzieje. I wtedy ona ginie. Ale istnieje prawo odkryte w 1967 roku przez Prigorzyna, że układ skazany na zagładę może dalej istnieć pod warunkiem, że sam usprawni swój metabolizm kosztem zaburzenia otoczenia swojego. Tak jak komunizm, tak jak, tak jak Breivik, tak jak Hitler. To są. Osoba w społeczeństwie. Na przykład, tak jak Breivik czy jak inni tyrani, wymyślili sobie, że społeczeństwo musi być tak się zachować, jak oni chcą. W związku z tym bezwzględni są w tym, żeby mniejszą własną energią, na przykład przez zmobilizowanie swojego ekipy pod groźbą śmierci, zmobilizowanie ludzi pod względem jakiejś wrogiej ideologii, muszą być posłuszni. Tej fałszywej idei, ale to może być może być tylko wtedy, jeśli niszczą otoczenie. I dlatego żaden, tak jak pan mówił, komunizm, żaden nazizm, żadne powiedzmy sobie brewikowanie, nie może się utrzymać, dlatego że zawsze działa jako wróg dla całego otoczenia. Organizm człowieka ginie z tego powodu, że te komórki które się wyłączyły z organizmu, jeżeli się tak na tyle usprawniły, że mogą się dalej namnażać, to namnażają się tylko kosztem reszty organizmu. Gryzą ten organizm, biorą z tamtą całą materię i rozwijają się i stąd są dolegliwości, stąd jest normalna kacheksja. Jest tylko jedna rzecz. Od stworzenia świata natura nic nie tworzy w nadmiarze i niepotrzebnie. To znaczy, nowotwór Powstający z jednej komórki jest strukturą biologiczną, ale on powstaje w otoczeniu biologicznym, czyli on nie może istnieć w innym otoczeniu niż to, z którego powstał. To znaczy nie może być tak, że się raka przeniesie z jednego organizmu do drugiego, bo natura tak zabezpieczyła, że jeżeli człowiek pali papierosy, pije alkohol, bad narkotyki, przedwcześnie Rozpoczyna współżycie seksualne, kiedy jest nie do tego niedojrzały. Jeśli lekarz prowokuje poród przedwczesny i rodzi dziecko przedwcześnie, które jeszcze nie dojrzało do życia, to stwarza warunki ku temu, żeby w organizmie część jego komórek była skazana na zagładę. I stąd te same czynniki, które prowadzą do porodów przedwczesnych, prowadzą również do raka szyjki macicy. Bo rak szyjki macicy jest związany z rozrodem. Innymi słowy, jeżeli ktoś bierze środki antykoncepcyjne, to musi wiedzieć, że pięciokrotnie zwiększa ryzyko powstawania raka szyjki macicy. Dlatego, że komórki szyjki macicy są po to, żeby się rodziły następne dzieci, a nie po to, żeby żyły jakieś twory niewiadomego pochodzenia. I w związku z tym, My dzisiaj wiemy, że jeżeli kobieta na przykład rodzi przez cięcie cesarskie dwa tygodnie wcześniej swoje dziecko i co więcej, tylko dlatego, że się boi porodu, to po pierwsze, nie jest przygotowana do porodu, bo jeżeli się boi, to trzeba ją z tej bojaźni wyleczyć. Po drugie, jeśli lekarz wykonuje cięcie cesarskie dwa tygodnie wcześniej niż dziecko samo by się chciało urodzić, to trzeba wziąć pod uwagę że ostatnim organem, który jest przystosowany w życiu płodowym, jest zmiana czynności serca, żeby krew przepompowywało dziecka nie przez łożysko, ale przez płuca. I teraz, jeżeli lekarz wykonuje narzeczenie pacjentki dwa, trzy tygodnie wcześniej, niż to dziecko samo powinno się urodzić, to to dziecko ma serduszko nieprzygotowane do tej pracy, nie przechodzą przez kanał rodny, ma niedotlenienie mózgu i rodzi się wcześniak. I to ogólne niedotlenienie już jest wystarczające, żeby wszystkie komórki tego organizmu były, po, były zagrożone samą organizacją w nowotwór. Dlatego mówię o porodach przedrzestych na życzenie, żeby pokazać... Że ktoś, kto mówi, że jak zastrzepi, to nie będzie raka, to kłamie. Dlatego, że każdy rak jest indywidualny, każdy rak powstaje w innych warunkach. Co więcej, jest 120 różnych przyczyn promujących raka szyjki macicy, wynikające z niewłaściwego współżycia seksualnego, z niewłaściwego prowadzenia ciąży. Z tego, co do tej pory powiedziałem, jasno wynika, że nie ma dwóch jednakowych raków na świecie. Co więcej, jeśli komórka rakowa szyjki macicy powstaje dzisiaj, a z jakiegoś powodu za kilka dni inna komórka szyjki macicy znowu będzie rakiem, to te dwa raki są inne, bo takie są prawa natury. W związku z tym, jeżeli kobieta rodzi przedwcześnie dzieci, a ktoś jej mówi, że jak ją zaszczepi przeciwko wirusowi, to nie będzie mieć raka. To znaczy, że to jest niepotrzebne szczepienie, bo ten rak szyjki-macicy może nie mieć nic wspólnego z jakimkolwiek zakażeniem. On jest spowodowany tym, że kobieta miała przedczesny poród, że kobieta piła alkohol, że kobieta miała więcej partnerów, że brała, komór że brała tabletki antykoncepcyjne. My dzisiaj spotykamy nadmierną ilość osób pragnących dzieci po okresie stosowania środków antykoncepcyjnych. Okazuje się, że jeżeli ktoś bierze środki antykoncepcyjne, to hamuje regulację hormonalną całego organizmu, sprowadza komórki rozrodcze narządu rodnego do stanów dalekich od równowagi, czyli ułatwia im zajść samoorganizację w nowotwór. I teraz, jeżeli ktoś jest zaszczepiony, Przeciwko wirusowi, tak jak tutaj, to on jest zaszczepiony tylko przeciwko jednemu, dwóm czy czemu typom wirusa, których jest ponad setka. Czyli ta kobieta może mieć raka z innych powodów, nie będąc w ogóle zakażona tym wirusem, może być zakażona innymi bakteriami, może być spowodowana coś środkami antykoncepcyjnymi, dlatego że w momencie, kiedy. Przerywa się stosowanie regulacji jajników środkami antykoncepcyjnymi i kobieta nagle zachodzi w ciążę, to wyłączona czynność jajników nie nadąża za utrzymaniem ciąży, bo te jajniki nie pracowały, nie były w rytmie. I teraz te ciąże są często chronione. Raz, drugi, trzeci. Jajniki, które gwałtownie chcą zwiększyć produkcję estrogenu, żeby podtrzymać tą ciążę, a są nieprzygotowane do tego, bardzo często tworzą się z nich torbiele, które z i lekarze znowu chcą operować. Czyli dzieje się cały szereg czynności, które nie mają nic wspólnego z zakażeniem, wirusem, a mogą prowadzić szybciej do raka. 20%, to muszę podkreślić, 20% kobiet. Które nie karmiły dzieci, a przeszły poród z krwotokiem, przeszły poród stanem zapalnymi, mają tak zwaną niedoczynność neurohormonalną ogólną i w 20% zagrożenie rakiem szyjki macicy, stanami przedrakowymi. A więc mamy do czynienia, że 20% kobiet z tak zwanym zespołem podzgórzycy pociążowej. Ma zagrożenie nowotworów i te kobiety trzeba szczególnie o nie dbać. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa, wirus może odpowiadać tylko najwyżej za 5% wszystkich raków, szyjki macie. To szczepienie, tak, jeśli ktoś mi by pokazał taką kartkę, to bym mu do, doradził, żeby poszedł do lekarza po zwrot pieniędzy. Z tego prostego powodu. Że w ostatniej gazecie lekarskiej z czerwca jest opisane przestępstwo fałszu intelektualnego kwalifikowanego. To znaczy, jeśli ktoś dla własnych korzyści majątkowych, awansowych fałszywie informuje o zastosowaniu leczenia czy procedury, dokonuje przestępstwa z urzędu. Jeśli to robi lekarz to on jest narażony na utracie wykonania zawodu od roku do pięciu lat. Pozbawienia wykonywania zawodu z tego prostego powodu, że tylko trzeba mu udowodnić, że on to zrobił świadomie. To znaczy, jeśli ta reklama, o której Państwo przed chwileczką mówiliście, był szum, szepie mi się przeciwko rakowi szyjki macicy, jeśli lekarze nawet to robili, to oni nie mogą być pociągani do kary z tego powodu, że komuś zaufali. Bo żeby komuś zarzucić, że dokonuje fałszu w spowaniu leków, to musi mu się udowodnić, że on to celowo robił i świadomie. W Polsce jest tylko kilka osób, które świadomie wydawały książeczki, które świadomie robiły reklamę. Że ratują życie przed rakiem szyjki macicy. Ta informacja jest fałszywa z tego prostego powodu, że zakłada, że i tak jak piszą panowie, że niezbędnym czynnikiem do powstania raka szyjki macicy jest infekcja wirusem HPV. Jeśli ktoś tak twierdzi, to musi to udowodnić. Teraz już zarzut ten można stawiać dzięki książce, którąście Państwo opublikowali w Polonia Christiana, nikt w Polsce nie może z lekarzy być posądzony o to, że dokonał ściganego z urzędu fałszu intelektualnego kwalifikowanego. Z tego powodu, że trzeba mu udowodnić, że on to chciał zrobić dla własnych celów, dla własnej dla zarobku. Natomiast nie ma wyjaśnienia dla pani profesor, nawet jeśli jest prezesem na przykład Towarzystwa Pediatrycznego, żeby ona kazała w Polsce szczepić dzieci przeciwko wirusowi, zanim podejmą współżycie seksualne, bo to jest przestępstwo ścigane z urzędu. Ta pani musi udowodnić, że rzeczywiście wirus powoduje raka szyjki macicy. On jest jednym z czynników takich jak. Narkotyki, takim jak środki antykoncepcyjne, takie jak naduszywanie, jak krwotoki. Co więcej, od kilkudziesięciu lat opisuje w podręcznikach 10 procedur, jakie wykonują lekarze, które prowadzą bezpośrednio do zwiększenia ryzyka raka szyjki macicy. I jeżeli ktoś teraz mówi, że jak się zastrzepi na wirusa, nie będzie miał raka, to oczywiście oszukuje. I to jest właśnie cała historia związana z taką legitymacją.